Opowiadanie Marii Stręgowskiej z Ręby Ptaki. Zadzwoniła babcia, ta, która mieszka pod miastem, na wsi, i powiedziała, że upiekła ulubione ciasteczka Ady. – Przyjedziecie do nas? – zapytała. – No pewnie – zapewniła Ada i dotąd namawiała rodziców, aż się zgodzili na wspólny wyjazd. – Gdzie ciasteczka? – zapytała, gdy tylko zobaczyła babcię. Olek nie był smakoszem ciasteczek, za to lubił towarzystwo dziadka. Odnalazł go w sadzie obok domu. Dziadek obserwował niebo przez lornetkę. Olek zadarł głowę. W oddali zobaczył jakieś drobne punkciki. Bociany wracają, co za widok! Dziadek uśmiechnął się promiennie. Naprawdę? Olek rzucił się biegiem do samochodu po swoją lornetkę. Po chwili był już z powrotem. Zdążę! Jeszcze je widać? Pytał zdyszany. Trzeba wam wiedzieć, że lornetki przybliżają i powiększają obraz, więc widok był niezwykły. Olek tak bardzo zagapił się w niebo, że nawet nie zauważył Ady, która przebiegła za nim z własną malutką lornetką. Patrzył na szybujące po niebu bociany. Widział ich rozłożone skrzydła, długie, wyciągnięte szyje, czerwone dzioby, a gdy poprawił ostrość, zobaczył nawet pojedyncze pióra w ogonach. Ptaki prawie nie poruszały skrzydłami, a jednak sunęły po niebie jak papierowe samoloty albo małe szybowce niesione wiatrem. Też chciałbym tak latać. Szkoda, że nie mam skrzydeł, westchnął. Dziadek się uśmiechnął. Ptaki mogą latać nie tylko dzięki skrzydłom. Ich waga też jest ważna. Są lżejsze niż my, bo mają lekkie dzioby i nieduże głowy. No i nie posiadają zębów, żeby mniej ważyć. Na niebie było tłoczne jak na autostradzie. Nie tylko bociany wracały do domu na wiosnę. Leciały szpaki, pliszki i zięby. Jednak zawzięcie trzepotały skrzydełkami, inne machały nimi tylko od czasu do czasu. Mógłbym na nie patrzeć bez końca. Żałuję, że tak późno poświęciłem się obserwowaniu przyrody. Wierzcie mi, że jest to wyjątkowa przyjemność, mówił dziadek. Nawet nie wiecie, co wyprawiają zwierzęta, gdy sądzą, że nikt ich nie widzi. Taki zabaw, psot i tańców nigdzie indziej nie zobaczycie. Olka najbardziej zainteresowały zwierzęce psoty. Pokażesz nam te psoty? Spytał. Oczywiście. Wybierzemy się do lasu jutro z samego rana. Babcia pomoże nam przygotować kanapki i termos z ciepłą herbatą. Zabierzemy też mapę terenu i to, co najważniejsze dla obserwatorów przyrody. Dziadek spojrzał pytająco na wnuki. Ciasteczka! Wykrzyknęła Ada. Olek popatrzył na siostrę z politowaniem. Lornetki! Poprawił ją. Ich głosy wybawiły z domu tatę. Spojrzał w niebo na szybujące ptaki i westchnął, podobnie jak wcześniej Olek. Chciałabym latać jak ptaki. Lepiej nie! Musiałbyś wyrwać wszystkie zęby, a i tak byłbyś za ciężki, mądrze zauważył Olek. Głowę też ma za dużo, dodała Ada. Nie mówiąc o braku skrzydeł, dorzucił rozbawiony dziadek.